Cześć serduszko. Widziałeś może filmik o UFO? Nie jeden filmik o UFO, sobie obejrz. To tam latają po polach, by coś ich niby wylądowali kosmici. Latają z licznikiem Geigera. I dotykają ziemię. I licznik napierdala by coś. Jakby by coś było promieniowanie. One słusznie działają te liczniki Geigera. Bo w niektórych miejscach, na tym polu jest odłożone radioaktywne promieniowanie od uranu i tak dalej, od uranu, pluton, bo to wszystko idzie przez kominę. Jak jest elektrownia jądrowa, to niespozyskany uran idzie przez kominę, tryt idzie przez kominę i tak dalej, i tak dalej. Także cała Ziemia już jest napromieniowana. I ten licznik Geigera pokazywałby coś, jak jest napromieniowana cała Ziemia, a oni braliby coś, że kosmici tam wylądowali, dlatego była napromieniowana niby. A UFO lata się na wodę, to nic nie ma wspólnego z radioaktywnością. No, tak to wygląda. No, a wy coś widzicie, jak jest cała Ziemia napromieniowana, aby coś tym uranem. Że ten licznik Geigera walił jak nic. No, tak to wygląda. No. To trzeba mieć dobry licznik Geigera. Nie ten już z tym. No. Nie z synchronizacją. Nie licznik Geigera. No, tak. Ten licznik Geigera nieskonfigurowane wysokości na podniesione z opady radioaktywne. Bo te liczniki Geigera, które teraz kupuje się, to one są tak skonfigurowane, że jedno, no w skali od 1 do 1000 pokażą ci dopiero promieniowanie, jak jest 500, te skonfigurowane. No, a nie pokażą ci wysokości, jak jest promieniowanie 100, 200, tego ci nie pokażą. Te nieskonfigurowane liczniki Geigera pokażą ci, że cała Ziemia piszczy, napieprza wysoki ten i to bardzo. No, tak to wygląda. No, to pokażą mniejszą zawartość wysoki, już wysoki ten uranu w glebie, a te kupne liczniki teraz co się skonfigurowane, to pokażą ci dopiero 500, 1000 wysoki, jak jest wysoki 1000 tych uranów wysoki w glebie, to ci dopiero wtedy wskażą. No bo koło każdej elektrowni, która jest teraz w Polsce, nie w Polsce, na świecie, na obszar wysokości 200 km jest większe wysokości promieniowanie niż było w Czarnobylu. Jest większe promieniowanie niż było w Czarnobylu. Tak to wygląda. No. Bo one nam współpracują i przez komin te wszystkie urany wysokości wtryty wyemitowują. I pluton też, szczątkowo. Ale uranu to dużo, a bardzo dużo wysokości trytu. Tak 2% wysokości z bomby atomowej, jak jest bomba atomowa na Hiroshima, to z 2% tego wysokości wypromieniowują wysokości. No, 2% tego wypromieniowują wysokości przez kominę, a wysokości trytu, wysokości to tak jak w bombie atomowej. No i nawet więcej jest. No to także wysokości, a elektrownia pracuje przez cały rok, to tak 200 bomb atomowych wysokości promieniowania, nie jak z 200 bomb atomowych by uderzyło wysokości, to jest. Jak nie tysiąca. Także wszystko jest napromieniowane, marchewka i wszystko jest tak napromieniowane, że sobie nie zdajecie sobie sprawy. No, bo to jest wysokość. Jak sobie te filmiki oglądacie o UFO, to pokazują, że jest napromieniowanie tam, gdzie wylądowało niby UFO. A to całe pole jest napromieniowane w niektórych miejscach. No, to trzeba po prostu iść dalej też i szukać wysokości, bo to są normalne miejsca, bo UFO tam nie wylądowało. To są normalne miejsca przypuszczalne, ale znajdują w niektórych miejscach promieniowanie radioaktywne.
bo cała Ziemia jest napromieniowana.